Przestrzeń, która żyje, która jest odwiedzania przez poznaniaków, nie tylko poznaniaków, która przyciąga ludzi z całej Polski, a także z zagranicy, gdzie realizujemy bardzo bogaty program, bardzo różnorodny program, wykorzystując tę przestrzeń jak najlepiej. Myślę, że pieniądze europejskie, które tutaj w tej przestrzeni zostały, w tę przestrzeń zostały zainwestowane, to naprawdę jest dobra inwestycja. Radością jest też pracować z ludźmi, którzy pracują na pierwszej linii, że tak powiem, którzy są rzemieślnikami dokonującymi tych prac konserwatorskich, czyli to są panowie, panie, którzy ze szczoteczkami w rękach wiele godzin stoją przy ścianie, czy siedzą i czyszczą jakieś fragmenty, detale. Ich entuzjazm jest ogromny, ich entuzjazm nas napędza. Oni są tak oddani swojej pracy, opowiadają o tych gatunkach drewna, opowiadają o tych kamieniach, z którymi mają do czynienia, z takim zaangażowaniem, z taką pasją, że trudno nie być zarażonym tą pasją i myślę, że to jest naprawdę największa zawodowa przygoda mojego życia.